Wiesz czemu, do czego szakan często kusi? Zrób coś później. Zrób coś później. I to ojciec Pio mówi, że tym jest piekło wybrukowane. Zrobię to później. Szatan chce, żebyś sobie odkładał rzeczy na później. A zacznij ten rok z ojcem Pio tak, jak on chce. A więc teraz. Może już przespałeś parę dni, bo powiedziałeś sobie, zrobię to później. Ale teraz zacznijmy. Ten kanał powstał po to, abyśmy poznali Ojca Pio, pokochali Go, abyśmy otrzymali łaski do tego wielkiego świętego, abyśmy podążali Jego śladami. Ważna sprawa, chcesz stać się częścią tego apostolatu, wspierać nas, aby jak najwięcej ludzi Go poznało, tego stygmatyka? Prosta sprawa, link jest w opisie, jak zostać podopiecznym Ojca Pio. To grupa, która wchodzi za taką podopiekę Ojca Pio, mówi: Ojcze Pio, chcesz, aby jak najwięcej ludzi poznało? Pomogę, stanę się częścią tego apostolatu. Jak to zrobić? Link jest w opisie, a później tam na końcu jeszcze już powiem. I uważaj, w opisie to jest bardzo dobra modlitwa na początek roku, tego, którą warto zawsze sobie odmówić. I w komentarzu też będzie. Ojciec Pio mówi tak: kto ma czas, ten niech go nie traci. Nie czeka na chwilę dogodną. Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj. Powiedzeniem: zrobię to później. Wybrukowany jest przedsionek piekła. A zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc głosu naszego sumienia, królewskiego proroka. Gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie waszych serc. Weźmy się zatem do pracy i zacznijmy gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. Nie rozdzielajmy go pomiędzy jedną chwilą a następną, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jej, jakie to są mądre słowa Ojca Pio. Jakie, że one są mądre, bo właśnie mówi: nie odkładaj czasu, nie odkładaj czegoś na później. Nie rób czegoś, a sobie zrobię później coś. W szczególności ważna sprawa, nigdy nie odkładaj spowiedzi świętej. Nigdy nie odkładaj spowiedzi świętej. Nigdy nie odkładaj żalu za grzechy. Nigdy nie odkładaj prośby o przebaczenie. Co ważna sprawa, trzeba postawić pierwsze rzeczy na pierwszym miejscu. Najważniejsze rzeczy najpierw trzeba robić. On się spił nas tego uczy. Najważniejsze sprawy w naszych obowiązkach, w naszym stanie, a nie na później. Modlitwę trzeba stawiać na pierwszym miejscu. Trzeba stawiać właśnie to, co ojciec Pio chce. Bo co mówiła się? Tym rzeczy są wybrukowane piekło. Bo sobie mówię później, później. Znaczy jest taki wielki święty, który, co pamiętam, to był święty Sebastian, który postanowił pójść, pokazać męczeńską śmierć, ponieważ wtedy w Rzymie to były ogromne prześladowania. I wielu ludzi dokonywało apostazji, wielu chrześcijan. I on mówi: muszę dać przykład. I wiesz, jak kusił go kruk? Kruk przyleciał, nie kusił go jakąś tam, nie wiem, zmysłową kobietą, pieniędzmi, jakąś tam, nie wiem, wspaniałym samochodem. Wtedy nie było samochodów, trzeci wiek, ale no nie wiem, posiadłością tam na, gdzieś tam na wyspie. Nie, on mówił: kras, później. Kras, 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 kras. A on wtedy, wiesz co powiedział wtedy święty? Sebastian powiedział: teraz! Tak samo ty. Zrób teraz pierwszy krok. Chociażby zostać podopiecznym Ojca Pio, wspierać ten kanał. Teraz! Jeszcze raz przeczytam. Kto ma czas, ten niech go nie traci, nie czeka na chwilę dogodną. Dostajesz czas od Boga. To jest najcenniejszy dar, jakim otrzymujemy od Boga. Nasze życie. Jesteśmy w czasie. I jak my wykorzystamy ten czas? Co? Na oglądanie YouTube'a? Znaczy, no dziadostwa na YouTubie, no dobra, jeden odcinek można obejrzeć dziennie, czy tam parę, ale nie siedzieć i nie zaniedbywać swoich obowiązków też. Właśnie, jeżeli masz coś zrobić, to zrób to teraz. Zacznij. Najgorzej jest zacząć. Po prostu diabeł wymyśla: ojeju, co to będzie? Straszne. Tam, ojeju, nie wiadomo, jak do tego się zabrać. No ja tak zawaliłem raz swoje studia, więc no, też wiem, ale no, tak to jest właśnie. Trzeba pójść teraz. Nie odkładajmy do jutra tego, co możemy zrobić dzisiaj, ojciec Pio mówi. Są pewne rzeczy, które musimy zawsze zrobić. Na pewno masz takie rzeczy w szkole, w domu. Nie odkładaj tego. Bo albo zrobisz to dzisiaj, albo znowu zostaniesz ukąszony przez diabła po prostu. Znowu on znajdzie na ciebie sposób. Tak to wygląda dzisiaj. Teraz. Ojciec Pio chce, żebyśmy teraz zaczynali. On nie mówi: miej wielkie plany. Dopiero jak się zaplanuje wszystko, to wtedy dopiero
zacznę działać. Jak ja tam dopiero jak będę miał ten, no wszystko ułożone, będę miał czas, to wtedy będę się modlił. O nie, ja teraz nie. Ojciec już mówił, najlepszy sposób, Bóg cię widzi. Bóg mnie widzi. Bóg jest przy mnie, Ojciec Pio mnie widzi. Matka Boża, i co ty? Pójdziesz później co? Na sąd Boży i co? Jak Ojciec Pio ciebie pozna? Jak nie czyniłeś tego, co on ciebie prosił? A prosił konkretnie, czyń dobro. Broń Kościoła, broń cywilizacji chrześcijańskiej, naucz się. A nie tylko, będzie dobrze, będzie dobrze, będę miał piękne pomysły, sny na jawie. To jest bardzo właśnie rzecz, którą będę musiał tutaj powiedzieć na kanale, ale ja dzisiaj tak troszeczkę o tym powiem, że sny na jawie to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Bo nas stawiają w centrum i śnimy. I śnimy o tym, jak wspaniale będziemy, jak wspaniałe kazania będziemy głosić, jak wspaniałe, nie wiem, tam dzieła wykonamy, jak wiele ludzi nawrócimy, jakim ja tam argumentem przekonam mego wujka. Bo wtedy ja mu odpowiem dokładnie tak, albo jak ja tam, nie wiem, z pół obrotu kogoś tam kopnę w sklepie, bo ja wtedy uratuję tam sklep czy całą Polskę od bandytów. Nie, nie, spokojnie, teraz. A teraz trzeba wynieść śmieci. Teraz trzeba pomóc się na różańcu, teraz trzeba wyjść do kościoła, żeby się nie spóźnić. No właśnie. Pan Bóg tak, diabeł chce tak nas, wmawiać nas. I co? On też popadł w taką Lucyfer. On po strąceniu z piekła popadł właśnie, teolodzy mówią, w sen na jawie. On sobie wyobraża nie wiadomo co. Śni i myśli, że jest nie wiadomo kim. Nie jest tym kimś. To jest bardzo ważne. Zrobię to później. Wybrukowany jest przysionek piekła. Ojeju, naprawdę trzeba uważać. Uważać na to, żeby nie odkładać tego, co mamy zrobić. Dla mnie to jest naprawdę dzisiaj lekcja bardzo ważna. Ja powiem jedną rzecz właśnie, co jest ważne. Roztropność nakazuje napierać. W 90% przypadków na wojnie roztropnie jest atakować. W bardzo niewielkim procencie przypadków warto się wycofać. A co ciekawe, często my mamy pokusę. Ja mam często taką właśnie. A wycofam się, jeszcze zaczekam. Zaczekam jeszcze 5 minut, zanim zacznę. Pójdę się napiję kawy. A jeszcze odpocznę. A jeszcze... Nie, teraz. Teraz. Ale z ojcem piję. Ja, to jest piękne, bo to jest mądrość tego zakonnika. Po prostu. Ja nawet nie wiedziałem, że on jest tak mądry. Po prostu zaczynam czytać te rzeczy, te listy duchowe. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. A zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? I to jest ważne. Ojciec Pio podchodzi do sprawy bardzo, bardzo racjonalnie. Ktoś powie, ojciec Pio mnie straszy. Straszy, że jutro umrę. Ojeju, strachy na lachy. Kościół tak straszy cały ludzi. Przepraszam, to jest bardzo logiczne. Bardzo logiczne. Jeżeli ja zdaję w prawdzie, Pan Bóg stworzył świat i mnie podtrzymuje w swoim istnieniu, daje mi czas, to czemu ma mi dawać czasu tyle, ile ja chcę? On daje mi tyle czasu, ile on zechciał. I nie wiesz, czy jutro jeszcze będziesz żył. A to też ważna sprawa, robić rachunek sumienia wieczorem. W tym roku. Robić rachunek sumienia, żałować za grzechy, bo nie wiesz, czy jeszcze wstaniesz jutro. Takie są sprawy. Trzeba podejść do tego śmiertelnie poważnie. Bo nie wiemy, czy jutro będziemy żyli. A trzeba dzisiaj zrobić to, co jest najważniejsze. Nigdy nie odkładać spowiedzi. Przełożyć inne rzeczy, żeby pójść do spowiedzi. A zresztą, któż może nas zapewnić, że jeszcze jutro żyć będziemy? Słuchajmy więc głosu naszego sumienia, królewskiego proroka. Gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie serc waszych. Każdy chciałby z nas mieć jakiś świetny sposób na to, żeby usłyszeć głos Boży. Żeby tam już wiedzieć, co Pan Bóg chce. No bo tak by było fajnie mieć no, po prostu jakiegoś messengera, czy jakąś aplikację w telefonie. Spokojnie. Pan Bóg przemawia do nas przez sumienie. Pan Bóg dał, wpisał w naszej naturze dążenie do Boga. Naszej rozumnej naturze, żeby wybrać sobie cel, jakim jest Pan Bóg. Żeby dojść do Boga. Celem naszym życia jest dojść do Pana Boga. I to jest bardzo ważne. I co ja chcę czynić? Czynić dobro. Wypełnić swoje obowiązki. Zrobić to, do czego Pan Bóg nas powołuje. Pomagać Kościołowi w potrzebie. Jaki dzisiaj Kościół jest ataku. Jakim jest stawiać właśnie, dawać świadectwo publicznej wiary. Często okaże, że myśli, wystarczy, że ja tam będę się modlił pokryjomu i nic więcej. Nie, nie, nie. Trzeba dawać świadectwo. To jest błąd po prostu, żeby tylko pokryją. Oczywiście dobrze się modlić tam w ukryciu, mieć jakąś pobożność, ale nie jest to sedno pobożności, bo dzisiaj też jest ważne właśnie świadectwo.
Weźmy się zatem do pracy i zacznijmy gromadzić duchowe skarby, ponieważ tylko ten czas, który ucieka, jest naszą własnością. I to jest ważne. Pan Bóg nam daje czas, to jest nasza własność. Jak my to wykorzystamy? Na dobro? Czy na odkładanie na później? Jakże to jest niebezpieczne po prostu. Nie rozdzielajmy go pomiędzy jedną chwilą a następną, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po prostu nie jesteśmy w stanie sobie czasu zarządzić tym czasem, czy coś. Nie, nie ma zarządzania czasu. Jest tylko wybieranie tego, co ja robię. Jakie ty decyzje podejmiesz teraz? Piękna sprawa. Słuchajcie, zostaw się w komentarzach pomysły, jakie chcielibyście, że w tym roku o czym nagrać filmik, bo to już prawie rok nagrywania o Ojcu Pio. I też w komentarzach zostawiacie intencje, jakie chcecie, aby było, także to prawie najbliższa msza święta, zostawiacie swoje prośby, problemy. A jeżeli chcesz wejść w stałe takie intencje, żebyś też miał dostęp do kaplicy Ojca Pio, żeby tam mieć też dostęp do cotygodniowych przyświętych, bardzo łatwo to zrobić. Wtedy co tydzień jest zaś odprawiana msza święta, zostać podopiecznym Ojca Pio. Wspaniała grupa ludzi, którzy mówią, chcę stać się częścią tego apostolatu, chcę pomagać, żeby ludzie poznali Ojca Pio. Jak to zrobić? Link jest w opisie. Piękna też jest modlitwa w opisie. Zagrożyjmy. A teraz błogosławieństwo Ojca Pio i zdrowaś Mario. Salve Maria! Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e